W 1840 roku zmarł najsławniejszy skrzypek wszechczasów, Niccolò Paganini. W tym czasie wziął po raz pierwszy do ręki skrzypce 5-letni chłopiec z Lublina, którego za kilka lat przyrównywać będą do wielkiego Genueńczyka. Urodził się 10 lipca 1835 roku w rodzinie łączącej tradycje patriotyczne z wielkim kultem dla muzyki. Ojciec Tadeusz, lekarz i filozof, społecznik i żołnierz, był zasłużonym uczestnikiem powstania listopadowego, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Wojskowym. Matka Regina, córka znanego lekarza warszawskiego Józefa Wolfa, niezmiernie muzykalna, pianistka z wykształcenia, pierwsza wprowadzała swych synów w świat muzyki, zwłaszcza muzyki Chopina. Henryka zafascynowały skrzypce. Pod okiem lubelskich nauczycieli, Jana Horncila i Stanisława Serwaczyńskiego, poznawał tajniki tego pięknego instrumentu. Wkrótce brał udział w domowym muzykowaniu, a jako 7-letni chłopiec wystąpił w publicznym koncercie. Rychło okazało się, że niezwykły talent chłopca wart jest pogłębionych, systematycznych studiów. Utwierdził rodziców w tym przekonaniu sławny skrzypek czeski Henryk Panofka, który po przesłuchaniu Henryka orzekł, rozsławi swoje nazwisko i zajmie jedno z pierwszych miejsc w rzędzie europejskich skrzypków. Za jego radą postanowiono kształcić syna w Paryżu. Po przezwyciężeniu regulaminowych barier wzbraniających przyjmowania na studia uczniów poniżej 12 roku życia oraz obcokrajowców, 8-letni Henryk Wieniawski został 28 listopada 1843 roku wpisany na listę uczniów paryskiego konserwatorium. Opiekę nad nim objął znany pedagog belgijskiego pochodzenia, profesor Joseph Lambert Massard. 27 kwietnia 1844 roku 9-letni Henryk zadebiutował w nadsekwańskiej stolicy koncertem w sali Erarda. W dzienniku dyrektora konserwatorium, sławnego kompozytora Daniela Obera, pojawiła się notatka. W skrzypcowej klasie specjalnej pana Massarta
Najpiękniejsze nadzieje rokuje młody Wieniawski w wieku 10 lat i 4 miesięcy. Pół roku później, w trzecim roku nauki, Le Petit Polonais, jak go nazywano w konserwatorium, razem z 12 innymi, znacznie starszymi kolegami przystąpił do egzaminu konkursowego i został bezapelacyjnym zwycięzcą, laureatem złotego medalu. W ślad za Henrykiem studia pianistyczne w konserwatorium podjął w 1846 roku młodszy o 2 lata, równie utalentowany brat Józef. Przez 2 lata Henryk pozostawał jeszcze w Paryżu, doskonaląc już prywatnie pod okiem swego mistrza technikę gry na skrzypcach. Jako poddany i stypendysta cara Rosji, Henryk Wieniawski zobowiązany był przedstawić wyniki swych studiów na dworze carskim w Petersburgu. Pod opieką matki udał się w lutym 1848 roku w daleką drogę. Jeden z najwybitniejszych skrzypków, Henri Vietin, po pierwszym koncercie zawyrokował: to dziecię jest bez wątpienia geniuszem. Inaczej niepodobna byłoby grać w jego wieku z tak namiętnym uczuciem, a co większa, z takim rozumem. Z Petersburga Henryk udał się wraz z matką do krajów nadbałtyckich, a w październiku przybył na 2 koncerty do Warszawy. Kurier warszawski pisał po pierwszym wieczorze: w zadziwiającej grze jego i wiosenna świeżość, i siła, i wprawa, i głębokie dojrzałego męża czucie walczą na przemian o pierwszeństwo. Przez Lublin udał się Wieniawski do Drezna, gdzie przez 4 z górą miesiące był gościem sławnego skrzypka, rywala Paganiniego, Karola Lipińskiego. Gospodarz szczodrze dzielił się z Henrykiem swymi doświadczeniami. Wspólnie muzykowali. Za jego sprawą wystąpił w sali Hotelu de Pologne z publicznym koncertem. Jemu też zadedykował skomponowanego w Dreźnie poloneza koncertowego w tonacji D-dur, do dziś granego przez wszystkich skrzypków na całym świecie. Polecającym od Karola Lipińskiego do Franciszka Liszta udał się do Weimaru. Węgierski mistrz fortepianu zajął się młodziutkim Polakiem. Za jego wstawiennictwem Wieniawski wystąpił w Weimarze z 2 koncertami. W kwietniu 1849 roku Henryk Wieniawski ponownie przyjechał do Paryża i podjął naukę w klasie kompozycji profesora Hipolita Coletta. Podczas studiów w konserwatorium paryskim Henryk poznał wielu wybitnych Polaków. Byli wśród nich Fryderyk Chopin i Adam Mickiewicz. Studia kompozytorskie Henryka trwały krótko. W połowie 1850 roku obaj bracia pomyślnie zdali egzaminy końcowe. Sławny kompozytor francuski Hector Berlioz pisał w paryskiej gazecie: tracimy jednego z najwybitniejszych młodych skrzypków, jacy wyszli z konserwatorium paryskiego. Henryk Wieniawski wyjeżdża do Rosji. Ten młody człowiek, zbyt długo uważany za cudowne dziecko, posiada dzisiaj talent niezrównany, talent poważny i wszechstronny. Ponadto pisze bardzo piękne utwory na swój instrument.
We wrześniu 1850 roku bracia Wieniawscy przybyli do Warszawy. W oczekiwaniu na koncerty publiczne muzykowali w zaprzyjaźnionych salonach. Wystąpili przed przebywającą w Warszawie cesarzową Rosji. Koncertowali w Kaliszu i Radomiu, a 16 i 23 grudnia w Stołecznym Teatrze Wielkim i 2 stycznia w sali Resursy Nowej oklaskiwali ich entuzjastycznie słuchacze Warszawy. 3 dni później wystąpili w rodzinnym Lublinie. Prawie 2 lata trwało gigantyczne tournée braci Wieniawskich po Rosji i krajach nadbałtyckich, podczas którego artyści, dzieci, Henryk miał 15, Józef zaledwie 13 lat, dali 195 koncertów. Poza Moskwą i Petersburgiem, Helsinkami, Kijowem i Odessą koncertowali w dziesiątkach wielkich i małych miast cesarstwa. 2-krotnie, w maju 1851 i 1852 roku występowali w Wilnie i spotykali się tam ze Stanisławem Moniuszką, który zamieścił bardzo życzliwą recenzję w Kurierze Wileńskim. Pamiątką z wileńskich spotkań są dedykacje muzyczne wpisane przez młodych artystów do pamiętnika Moniuszki. Pierwsza z nich zawiera fragment dziecięcego koncertu skrzypcowego Henryka. Jedyny to dowód istnienia tej kompozycji. Artysta stanął u progu dojrzałości, u progu wielkiej kariery, jednej z najwspanialszych w dziejach światowej wiolinistyki. W 1854 roku bawarski kompozytor i dyrygent Franz Lachner pisał w Allgemeine Zeitung. Krytyka wzdragała się dotychczas porównywać nawet w przybliżeniu któregokolwiek skrzypka z Paganinim, mistrzem skończonej techniki. Panu Henrykowi Wieniawskiemu udało się wymusić wyznanie, że jego technika w szlachetnym stylu nie tylko dorównuje ubóstwianemu niegdyś Paganiniemu, ale niekiedy nowy blask przydaje. 2 lata później ukazała się w Holandii pierwsza biografia 21-letniego wówczas Henryka Wieniawskiego, pióra znanego muzykologa Aleksandra de Fosseza. Mottem wydawnictwa był fragment recenzji koncertu Wieniawskiego w Brukseli zamieszczonej w piśmie L'Indépendance. Żaden skrzypek nie może się równać z Wieniawskim, pierwszym pod względem opanowania techniki gry. Od czasów Paganiniego nie pojawił się wirtuoz tej rangi. Autor biografii kończy rozważania fragmentem pewnego przemówienia. Paganini, rzekł poeta, być może raczej więcej niż Paganini. Henryk Wieniawski. W stylu jego gry dostrzegano związek między polskim pochodzeniem a francuskim wykształceniem muzycznym, stwierdzając, że interpretacja Wieniawskiego łączy płomienność Polaka z duchem, smakiem i elegancją Francuza.